Co Ewagriusz nazywa zrzuceniem jeźdźca? Może nam się wydawać dziwny ten obraz, a może nawet pomaga, bo jest właśnie jakby ten koń w nas, prawda? To zwierzę, które nas pociąga właśnie, zaczyna biec ku rzeczom, to o czym mówiliśmy sobie wczoraj. I wtedy warto wiedzieć, że jeżeli nie odetniemy namiętności, czyli tych pragnień, które w nas się rodzą i związanych z nimi myśli, wtedy bardzo trudno zrzucić jeźdźca, czyli demona. Bo na tych potrzebach, pragnieniach, myślach właśnie jeździ jak na koniu demon. I nie da się go łatwo zrzucić, jeżeli nie poradzimy sobie z tymi pragnieniami, namiętnościami i myślami, wtedy tego jeźdźca, którym jest demon, z tego konia bardzo trudno zrzucić. Może ten obraz, myślę, ważny i plastyczny, nam pomoże w radzeniu sobie z naszymi pragnieniami, potrzebami i myślami i wreszcie z tym biegiem, który tak naprawdę jest związany z obecnością demona w naszym życiu duchowym. Warto to jasno zobaczyć, żeby sobie lepiej z tym poradzić.